Mistrzostwa makijażu o tytuł Złotej Koniczyny zakończone sukcesem zaocznej policjalnej szkoły Cosinus w Olsztynie. Wystąpi 9 finalistek, które uprzednio wzięły udział w eliminacjach tych mistrzostw, gdzie eliminacje trwały od około miesiąca, a w dniu dzisiejszym mamy wielki finał. Tematem dzisiejszych mistrzostw są mroczne postacie, zainspirowane taką twórczością horroru, trochę tajemnicy, ale jest to też jakaś taka piękna część kosmetyki. Czy kiedykolwiek jakikolwiek mężczyzna wziął udział w tych zawodach, czy cały czas jeszcze to przed Państwem? To przed nami. Mamy wśród naszych słuchaczy panów, ale jeszcze na dzień dzisiejszy nie odważyli się, żeby wziąć udział w mistrzostwach makijażu. Dziewczyny, zdobyłyście dzisiaj główną nagrodę, jeśli chodzi o mistrzostwa makijażu tytuł Złotej Koniczyny. Skąd pomysł na taką, a nie inną stylizację? W zasadzie pomysł do głowy wpadł mi przedwczoraj. Wymyśliłyśmy takiego oto demona. Miała to być bogini Ata, seksowna w ciągu dnia, mroczna w nocy. Jej atrybutem jest dzwonek, którym zwabia niewinnych mężczyzn. I pomysł w sumie wziął się spontanicznie znikąd. A ile wcześniej takich makijaży wykonałaś na modelce? Czy to dzisiaj była inauguracja, czy już wcześniej jakby ćwiczyłaś kilka razy? Wczoraj zrobiliśmy to pierwszy raz o północy, dzisiaj był drugi raz. I co było najtrudniejsze w zrobieniu tego makijażu? Bo widać, że jest bardzo, bardzo precyzyjny, te niteczki tutaj wokół oczu, to chyba nie była łatwa sprawa. Nie była, ale wydaje mi się, że po prostu byłam tak zmotywowana już, wyluzowana zupełnie, nie spinałam się i po prostu samo wyszło. I jakie masz dalsze plany? Chcesz z wizażem związać swoje życie? Chciałabym bardzo, chciałabym, żeby to się udało.